ale chciałbym sobie zademonstrować coś ciekawego, co sam potrafię. Dobra, to idę do prezentacji. Ogólnie będę ci głównie porównał dwa układy na początku. STM i ATMEGA, bo to jest taki główny wybór, przed którym stajemy, zajmując się jakimś naszym nowym projektem, robotem, urządzeniem. Oczywiście pomijam kwestię pracy na Jetsonach, na Raspberryach, ewentualnie na mikrokontrolery, ale podstawowymi, powiedzmy, prostymi robotami na mikrokontrolerach będą te, które będą zawierały albo ATMEGI, niektóre sumo, nawet chyba i Ignacy zawsze stawią sumo na ATMEGA, z tego co pamiętam, z tych jego pierwszych wersji, albo inne roboty postawione na STM-kach. Tu przykład mój, LF, którego stawiam na STM-ce i pierwsze jakby moje kroki w programowaniu i konfiguracji mikrokontrolerów były z STM-ką, a nie z ATMEGą wtedy, więc znam to z drugiej strony. Obecnie STM-kę znam z własnego doświadczenia, z tego, co robimy w swoich projektach. ATMEGA to coś, co jakby zostało we mnie wymuszone na studiach, ponieważ to jest mikrokontroler, na którym pracujemy właśnie podczas PTM-1 i PTM-2, które miałem semestr temu na IRZE. Czyli głównie właśnie programowanie z ATMEGą. Jakieś takie proste rzeczy dosyć. No i w kwestii tego, który z tych układów wybrać, jedna rzecz jest taka, że to zależy od preferencji. Czyli niektórzy na przykład mają więcej doświadczenia z ATMEGą, wiedzą, co są w stanie zrobić, są w stanie łatwo wypracować jakieś rozwiązanie do swojego problemu. To wiadomo, że nie będą się rzucać na STM-kę, tylko zrobią to na ATMEGę. I w drugą stronę podobnie. Jeśli ktoś pracuje na STM-kach, nie będzie nagle starał się wcisnąć tam ATMEGi. Ale są też takie dosyć obiektywne kwestie, w których są różnice między tymi układami, czyli ATMEGami z Core'em APOR i STM-kami z ARM. Króciutko to dzisiaj przedstawię. Potem też szybko podsumuję. Jak możecie się domyślać, ATMEGi są w wielu wypadkach łatwiej dostępne. Nie w tym sensie, że łatwiej je kupić, chociaż to też czasem się zdarza, ale w tym sensie, że w internecie jest pełno artykułów, jakichś łatwych projektów, nawet mnóstwo filmów na YouTube, jakbyśmy chcieli znaleźć, jak zrobić jakiegoś, nie wiem, ciekawego robota na ATMEGę. Bo to jest dosyć prosty układ, łatwiej do niego wejść, łatwiej wprowadzić się w to, jak się go tam konfiguruje, programuje, niż STM-ka na żywo. I też STM-ka, może przejdę troszkę dalej, no jest troszkę bardziej skomplikowana, może tak określić, ale tym samym oferuje przez to trochę więcej możliwości technicznych. Jest tu kilka takich głównych różnic. Tutaj, tak jak wspomniałem króciutko, tu opisałem. Przede wszystkim te układy mają inne rdzenie wewnątrz, w mikrokontrolerze. To tworzy tą różnicę w zaawansowaniu. Jak wiemy, ATMEGi są prostsze, są 8-bitowe, czyli większość zmiennych mają 8 bitów. W przypadku STM-ek cała architektura jest już 32-bitowa, czyli mamy troszkę większe możliwości. Jeśli chodzi o cenę, teraz to jest różnie. W tej wersji prezentacji ktoś mi zwrócił uwagę kiedyś, że napisałem, że STM-ka jest dwa razy tańsza od ATMEGi w niektórych wypadkach. I muszę się przyznać, że się trochę przekłamałem. Nawet Krystian zwrócił na to chyba uwagę. Bo przypadkiem znalazłem dwa takie produkty, które odpowiadały temu, co założyłem, czyli że STM-ka jest tańsza. Teraz wam chciałem pokazać produkty, które znalazłem na Kamami. Tylko sekundę, muszę sobie wyjść z tej prezentacji. O. Jeden przykładowy układ, który chciałem porównać, to jest STM32F103. To jest w budowie 64 nóżek ma, 64 piny. I jest taki podobny do ATMEGi 128AU. I tu znalazłem dwa przykładowe układy o podobnej cenie. STM-ka jest za 15 zł. Tu możemy sobie przejrzeć cały opis, zaraz będzie też trochę skrócony u mnie. Ile tam oferuje częstotliwość dla zegara, pamięć flash, pamięć RAM, jakieś dodatkowe interfejsy. No i taki po prostu układ jak układ, mikrokontroler. W przypadku ATMEGi cena troszkę większa, podobna, 15 zł. Zaraz też porównamy sobie dokładnie, że tutaj zobaczcie, zegar jest dużo wolniejszy. Pamięci flash, co prawda, mamy więcej,
w przypadku Atmegi, aniżeli w przypadku naszej stemki, jednak ten RAM się trochę bardziej liczy naszego programu, jest on po 4 GB. No i pozostałe wyjścia, które na porównaniu oferują odrobinę mniej. Tutaj takie najważniejsze szczegóły, czyli pamięć RAM, na stemce jest jej 5-krotnie więcej. Częstotliwość zegara, stemka no, jest trochę szybsza, trochę. Chyba tam 4-krotnie ponad. Jeśli chodzi o rozdzielczość ADC-ka, to też może mieć często wagę, no bo w przypadku 12-bitowej to jest 4-krotnie większa rozdzielczość. Mamy 2 bit dodatkowe na końcu. Ilość UART-ów, ilość SPI i 2C podłączeń pod nie, no, jest więcej na stemkach. No i plus Direct Memory Access też jest dosyć ważną cechą przydatną, co na Atmedze w sumie nie jestem pewny, czy jestem w stanie osiągnąć. Nie korzystałem z tego. Wiem, że na stemce to jest bardzo przydatna rzecz i to jest jeden z głównych plusów stemek. Że tak naprawdę Direct Memory Access pozwala na wpisywanie wartości pomiarów bez obróbki ich w kodzie bezpośrednio, czyli bez wpisania do zmiennej, przypisania do rejestru, tylko bezpośrednio zapisane wyniki naszych pomiarów w rejestrach stemki, tam w pamięci. Możemy je potem w dowolnym momencie akcesować, dostać do nich dostęp, aby odczytać wartość. Co dosyć ułatwia pracę. To taki dodatkowy bonusik do naszej stemki. No właśnie, tak jak mówiłem, wydaje się, że stemka oferuje więcej. Ceny są podobne. Ale ten próg jest często, ta różnica, ten próg wejścia jest często tym, co zniechęca wiele osób. Ponieważ tak jak Atmega, tak jak mówiłem, jest 8-bitowa, trochę prostsza w konfiguracji, programowanie jest identyczne jak dostępne, to też jest język tego po prostu. Ale troszkę się zmieszałem. Ale jeśli chcielibyśmy skorzystać z tych możliwości, które daje STM-ka, nie musimy się aż tak bardzo martwić o to, że jej skonfigurowanie i korzystanie będzie skomplikowane i nas przerośnie. Ponieważ gdybyśmy chcieli to robić ręcznie, na surowo, tak, mogłoby tak się wydarzyć. Zaraz wam pokażę, jak to się wyglądało wtedy. Ale istnieje wiele tuli. Są biblioteki do tego, które pozwalają ułatwić proces konfiguracji pinów. Oraz jest ten program, o którym też na końcu powiem, STM32CubeID, który stworzył ST. Tutaj jest po prostu menu graficzne pozwalające na dowolne i naprawdę wygodne skonfigurowanie pinów w konfigurerze. I to są te rzeczy, które pozwalają nam jakby wejść w świat STM bez zmartwienia się tym, że ten poziom zaawansowania nas przerośnie w formie dodatnej często. I tutaj dla przykładu chciałem pokazać tylko fragment w sumie kodu, który napisałem na początek w Atmedze. A o co mi chodzi, mówiąc o wpisywaniu wartości w rejestry i konfigurowaniu pinów. To znowu tutaj widzę, a tam mam odpalony kod. Tu jest dosłownie fragment kodu z moich PTN-ek dwójki z zeszłego semestru. Prosty main to był chyba kod, który operował na regulatorach. Tu mam jakiś prosty link, teraz na nich przejdę, bo on tym, o czym chciałem powiedzieć. Ale tak, to były kody, które tu program, który operował na regulatorach dwupołożeniowych, na potrzeby takiej prostej symulacji. W symulatorze SimulID wtedy. Ale fragment kodu, na którym chciałbym się teraz skupić, który odnosi się do konfiguracji pinów, to będą te funkcje, które sobie założyłem. Stworzyłem sam, napisałem sam, jakieś proste void GPIO init i void ADC init. Taki prosty podział, aby nie wywołać tego kodu na brzydko wewnątrz maina, gdzieś tam poniżej, tylko podzielić na pojedyncze funkcje, bo to dużo schludniej wygląda, gdy zakładam sobie jakiś setup na początku programu, a potem dopiero robię to, co należy. Wrócę sobie do... Tylko inne tutaj jest. Też postawię na Atmece. Akurat Mega 32 tego bardziej tutaj pracowaliśmy. I jak widzicie, jest tutaj sporo przepisów do pewnych stałych. Admux, Abstra, BDRC, BRD.
To są wartości wzięte z bibliotek, są po prostu odnośniki adresu danego rejestru. W tym przypadku zadbano się do ADC. Tutaj wybiera się dany pin ADC-ka przy jednym z tych i rady pomiaru. Przy GPIO na przykład są piny DDRC, DRD. Chodziło o port C, port D. Oraz mogę sobie ustalić, które piny będą w moim wypadku wyjściami do świecenia diodami. Diody L1, L2, L3, L2 są tu jakieś stałe wartości, które są do wyjścia u góry. Tutaj. Też są stałe biblioteki PC7, PC6. To są po prostu numery pinów, na których miałem diody podłączone. Czyli taka konfiguracja w wypadku tej ATMEGI wymaga do sobie wpisania do mojego rejestru portu C. Numery wszystkich pinów na tym porcie C, czyli L1, L2, L3, L3B. I jakby pod wartościami tych pinów wpisanie w tym rejestrze wartości 1, co oznaczało, że ten dany pin jest wyjściem. Wtedy mogę nim sterować, tak jak wyjściem. Sterowanie z tego cechy, że też odbywało się u mnie wpisując wartość do rejestru. Tylko już nie DDRC, tylko wtedy port sterował wartością rejestru, tej wartości na danym pinie. I tu sobie wybrany bit ustawiałem, set bit, clear bit. Czyli tak naprawdę no, pracowałem w tym wypadku z rejestrami, a nie z jakimiś takimi funkcjami wyższego poziomu, które by pozwalały ustawiać te piny. O tym też będzie troszkę potem, bo są biblioteki, które pozwalały na to. Ale clue jest cały taki, że większość operacji wykonuje się właśnie na tych rejestrach, które mamy zaadresowane w naszej bibliotece. Jakieś pliki nagłówkowe. W tym wypadku nawet nie wiem, czy dopisane, czy jest potem załączone w linkerze. Dobrze, ale w kwestii rejestrów w ATMEGI są one mało skomplikowane, powiedziałbym, bo dla samych GPIO operowała się pod ADRC, port C. Jeszcze ma tylko jeden, nie pamiętam to dokładnie. A chciałbym zaprezentować, co się dzieje w wypadku STR-ek. Szybciutko przelecę. Oto jest pełna lista rejestrów. I to są rejestry dla samego GPIO. Czyli dla pinów wyjściowych i inputów. Literka X tutaj odpowiada wybranemu portowi. Czyli w tym wypadku, tak jak tam było DDRC, DDRD, był to C, port D. Tak tutaj też można zostawić GPIO C albo D. Zależy od tego, z którego będziemy korzystać. Jak widzicie, wszystkie te rejestry są 32-bitowe. Tutaj niektóre są. Te pierwsze 32-bitowe, to jest 16, 16, 11, 32. Omówię zaraz, co w nich się tak naprawdę zawiera. Bo wpisywanie wartości tych rzeczy tych rejestrów pozwala nam na konfigurowanie innego pinu i ustalenie konkretnej wartości, konkretnej funkcji. Tu przejdę szybko, bo to raczej nie jest bardzo ciekawe, ale tak jak mówiłem, to była taka moja forma nauczenia się, jak to wygląda w systemie. To szybko, taki pierwszy mode register, po prostu ustawiamy tryb danego pinu. No, rejestr jest 32-bitowy, dany port ma 16 pinów, czyli do każdego pinu przypadają 2 bity. No i tutaj jest kombinacja 0-1, która pozwala ustawić albo tu na input mode dany pin, oddawki general purpose output, wersja alternate function, która pozwala ustawić jakieś inne pozostałe piny, czy to do interfejsów, czy to ewentualnie do WM-a, oraz 11 analog mode, pozwala to tutaj analog. Taki przykład komendy, jak to się wpisuje, po prostu wpisujemy pod naszą wartość modera, czyli nasz rejestr moder, w tym wypadku, w biblioteki wziąłem tą wartość tam. Tutaj jest liczba 16 z jedynką na końcu. No. OCypher, inny rejestr, pozwalam wstawić output type, tutaj tylko jeden bit. Widzicie, jest output push-pull, output open drain. Nie będę się bardzo skupił na tych kwestiach. Tu ponownie o speed pozwala ustawić tą szybkość jak odczytu, żadnego przełączeń sygnał na pinie. Osobny rejestr pozwala na stosowanie pull-upu, pull-downa.
W wypadku tych rejestrów to były akurat do zapisy do odczytu danych, z tego co kojarzę. Tak. Z tego rejestru tutaj input data register musimy odczytywać wartości danych. I tylko z tych 16 bitów niższych. Osobny rejestr jest już do output data register. Na nim też są przechowane wartości na danych pinach, wartości napięcia. 0,1 albo 0 zależy od tego przepięcia w sakrymskie. Też jest używany tylko 16 niższych bitów. Natomiast teoretycznie ten rejestr według specyfikacji nie służył do zmiany wartości na odbucie, czyli nie służył do sterowania danym pinem, tylko służył do sprawdzenia wartości na tym pinie, który był pinem wyjściowym. Stopa niższy rejestr jest osobnym zupełnie rejestrem, służy do ustawiania setu albo resetu na danym pinie. On był też 32-bitowy, mamy 16 pinów. Każdy z pinów miał 2 bity, których jeden pozwalał na ustawienie tam stanu wysokiego, a drugi na zresetowanie stanu niskiego. Jeszcze kolejny rejestr pozwalał blokować nam konfigurację danego pinu, albo w ogóle zablokowanie całego rejestru, który blokuje konfigurację. To jakaś śmieszna rzecz. I tu przechodzimy do dwuczęściowego rejestru, czyli łącznie mamy 64 bity, które nam pozwolą na ustawienie alternate functions. Czyli tu trzeba się odwołać naprawdę do dokumentacji danego kontrolera, aby znaleźć, jaką funkcję chcemy ustawić i jaka kombinacja bitów pozwoli nam ustawienie na danym pinie danej funkcjonalności. I tu taki szybki przykład. Wybrałem pin 5 portu A i ustawienie go jako output, open drain i fast speed. I w wypadku wpisania do rejestrów korzystam z bibliotek HALA dla tych akronim tutaj, dla tych makr. Więc tu była kwestia po prostu uruchomienia zegara dla naszego wybranego portu. Ustawienia tego pinu 5 jako output, czyli korzystam z tego mode register. I wpisujemy pod wybrany bit, który chcieliśmy, czyli 16, jako linia 16. Na tą kombinację 0,1. Potem kwestia zmiany typu outputu, output type register, ponownie wpisanie w właściwym polem jedynki. Potem fast speed, czyli znowu output speed register, wpisanie właściwej wartości. I na koniec można podać się na ten bit. Tu akurat użyłem ODR-a, to było takie brute force zachowanie, tak jak mówiłem przed chwilą. Bit set, reset register byłby lepszym rejestrem na to, żeby ustawić jedynkę na tym wyjściu. Więc to był przykład korzystania z tych rejestrów, których gdzie jest sporo. I to mogłoby utrudnić pracę w wypadku, gdy chcemy skonfigurować 64 piny naraz. I nie pogubić się w tym wszystkim. Oczywiście do rejestrów można wpisać pełne liczby 16. Nie trzeba po kolei zmieniać jednej wartości. Czyli na przykład, jak nie chcę zdefiniować tylko pinu 5, ale piny od 1 do 16 naraz. Opcja jedna jest taka, że robię sumę logiczną kilku liczb 16, które ustawiam pin tylko w wybranym miejscu. To wygląda ładnie, tak jak teraz pozwolicie przejść na sekundkę. To wygląda podobnie jak mój przykład, w którym tutaj w moim GPIO init miałem sumę logiczną. Czyli miałem jedynkę przesuniętą bitowo na wybraną pozycję, która odpowiada pinowi L1. Sumowałem to logicznie z jedynką odpowiadającą pinowi L2, L3, L3B i całą tą wartość, całą tą sumę logiczną postawiłem do rejestru. To ustawiało mi od razu 4 bity. Zamiast tego, teraz pozwólcie takie uproszczenie. Jeśli założymy, że L1 było pierwszą pozycją, L2 drugą, L3 trzecią, L3B czwartą, no to pewnie mógłbym tu wpisać binary jakoś tak. Pozycja pierwsza, druga, trzecia, czwarta zostawił zerami. Czyli od razu wpisać całą wartość zamiast wpisywania tej sum logicznych. Ale potem to jest trochę trudniejsze do rozszyfrowania. Podobnie przy tych rejestrach STMC można by w jednej linii skonfigurować cały rejestr, co będzie prawidłowe, zadziała prawidłowo, o ile się nie pomylimy. Ale potem do rozszyfrowania to nie będzie już takie proste, ponieważ nie trzeba sprawdzić i zdekodować tak naprawdę tą liczbę 16, która się tam kryje.
poparować prawidłowo bity, które odpowiadają danemu pinowi i dopiero wtedy można sprawdzić stan danego pinu, jego konfigurację ustalone. Stąd też istnieją dużo przyjaźniejsze biblioteki. Na przykład tutaj taka jedna dla tego przykładowego kontrolera STM32F103. Zobaczcie, to są biblioteki holowskie, które mają zdefiniowaną dużą ilość struktur, funkcji pomocniczych i funkcji inicjalizujących, które w łatwy sposób pozwalają te piny skonfigurować. Tu możemy uniknąć tego błędu, że wpisujemy sobie jakąś wartość do rejestru. Potem przypadek, zamiast ją logicznie zsumować, to ją napiszemy, nam usunie poprzednie zmiany na przykład. Albo, tak jak mówiłem, będziemy wpisywać dosyć duże i skomplikowane liczby szesnastkowe pod cały rejestr, nie wiedząc, co jest w pojedynczym pinie. I muszę to potem dekodować, aby dowiedzieć się, co dany pin miał ustawione. To tutaj dla przykładu mam tak naprawdę całą dokumentację tej biblioteki chaoskiej. Jedna, która moim zdaniem wygląda dużo wygodniej, ale jest akurat dev4. Ale tu sobie podglądałem niektóre wartości w pinach, bo naprawdę bardzo podoba mi się schemat tej strony i to, że mogę sobie całkiem wygodnie przejść między stronami. Ale oficjalny user manual dla tej halowskiej STM32F1 mam tutaj otwarty. I akurat otworzyłem na stronie, na której jest opisana struktura GPIO, czyli HAL GPIO Init, która posiada takie oto pole. Zobaczcie. Pole PIN pozwala na przypisanie wybranego pinu. Czyli jeśli stworzymy sobie strukturę HAL GPIO Init na wybranego portu i potem popiszemy tam właśnie port A, pin 5, to ta struktura już wewnątrz przechowuje w swojej zmiennej to, że konfiguracja będzie przypisana dla tego pinu, tego portu. Podobnie zmienna mode. Możemy sobie wybrać dane tryby, które są już makrami gotowymi. Czyli nie musimy pamiętać, że musimy użyć na przykład dla pinu 5A, powiedzmy ustawić bit 9 i 10 naszego rejestru na jedynki, aby mieć output. Tylko możemy użyć sobie struktury GPI mode, output, w tym przypadku PP to będzie push pull, OD, odrajem od razu, output type nam ustawia. Jeszcze jedna struktura pull, czyli znowu to był ten rejestr, ustawił nam pull up albo pull down. No i speed, czyli ten sam wartość, która będzie ustawiona na tym rejestrze output speed register. I stosuję właśnie te cztery atrybuty tej struktury GPIO init oraz gotowe makra z tej biblioteki. Cała ta konfiguracja, która wcześniej była liczbami szesnastkowymi, może istnieć coś, co jest bardziej czytelne dla osoby sprawdzającej kod. No, czyli tak na przykład tutaj. To jest ta sama struktura, te same kroki po drodze, tylko z zastosowaniem biblioteki halowskiej. Jak widzicie, tak, no, musimy aktywować sobie ten zegar. Funkcja ta sama, to była funkcja halowska, poprzednio też. Potem tworzymy tą strukturę GPIO init. W tym przypadku, nazwałem ją init 0. Przypisujemy do niej pin, czyli wpisujemy init 0. Odnosimy się do atrybutu pinu. Podpisujemy makro GPIO pin 5. Potem ustawiam sobie output open drain dla naszej struktury. Czyli znowu odwołujemy się do atrybutu mode. Ustawiamy te makro, która mówi, że teraz ustawimy sobie ten pin wybrany 5 jako output OD. Możemy wyłączyć pull-up, możemy ustawić tutaj fast speed. I potem, aby zainicjalizować ten pin, wystarczy się odwołać do danego portu i zainicjalizować ten port, czyli nasz port A, tą strukturą, którą sobie stworzyliśmy, zresztą init O. To było init chyba, no? To jest też przydatne pod tym względem, poza samą czytelnością, że możemy tutaj wiele pinów i wiele ustawień naraz skonfigurować dla kilku portów. Czyli jakbyśmy chcieli na przykład na każdym z naszych portów ustawić pin 5 na output open drain no pull i high speed, tak naprawdę możemy użyć tej struktury init O dla każdego z tych portów. Czyli możemy zrobić GPIO init, potem GPIO B, GPIO C, GPIO D i dać tą samą strukturę inicjalizującą, bo ona tak naprawdę konfiguruje pin danego portu, a port możemy wybrać tutaj z tej strukturze, ten wywołany. Moim zdaniem to wygląda lepiej. Jest też łatwiejsze do wykorzystania. I dla nowych osób na pewno jest
ułatwieniem. Chociaż tak jak słyszałem wiele razy słowa krytyki w tej stronie, to czasem są pewne problemy z tymi halowskimi bibliotekami. I w wielu wypadkach posiadanie jakiejkolwiek wiedzy o tych rejestrach surowo może nam ułatwić debugowanie i pracę z danym układem czy z kodem, bo na zaawansowanym, bardziej zaawansowanym poziomie często opłaca się samemu skonfigurować dane rejestry niż korzystać z tych bibliotek. Tak mi wiele osób przynajmniej to wypominało często, gdy chwaliłem sobie STEMK, w sensie STEMK Cube'a. Bo do niego teraz przejdziemy w sumie, po kwestii bibliotek. Tak jak wam mówiłem, poza bibliotekami halowskimi, ST wypuściło też już jakiś czas temu, już kilka lat temu, najpierw osobno program STM32 Cube i osobno było do tego IDE, które było wtedy Atolikiem chyba, bodajże, bo przynajmniej jakoś tam Atolika. I jakoś około półtora roku, dwa lata temu, zarówno IDE, jak i ten program do konfiguracji STM został połączony w jedno narzędzie, STM32 Cube MX, które pozwala najpierw załadować w przyjazny sposób nasz mikrokontroler, jego dokumentację techniczną do programu, pobrać widok graficzny całego pinoutu, edytować ręcznie każdy z pinów w dosyć przyjemnym menu, zaraz wam je pokażę, i potem zaimportowanie tej całej konfiguracji do naszego gotowego template'a na kod z bibliotekami poszczególnymi, gdzie możemy w odpowiednich polach pisać to, co chcemy, nasz program tak naprawdę. Ma to swoje wady i zalety. Moim zdaniem dla osób początkujących jest to bardzo dobre rozwiązanie. W sumie tu mam trochę zdjęć, jak to wygląda, ale myślę, że pokażę wam to tak naprawdę na żywo, bo mam program odpalony w tle. Więc załóżmy, że będziemy chcieli zrobić to samo zadanie, co robię dla bibliotek i dla rejestrów, czyli ustawić pin 5 portu A w trybie output, open drain, no pull i high speed. Akurat ja sobie załadowałem to już wcześniej, ale myślę, że mogę to zrobić jeszcze raz. Powinienbym się pobierać mi bibliotek teraz, on nie musi. Tu mamy całe osobne okno, które służy nam wyszukiwaniu projektów. STM32. Biblioteka jest z tego, co wiem, pobierana i aktualizowana bieżąco. Powiedzmy, że chciałbym znaleźć, na przykład, tylko pokażę na początek, taka prosta płytka, z której korzystałem kilka razy. Nucleodor. Są tu doksy. O, chwilkę, pobieram z internetu teraz, dobra, nie ważne. Ale tutaj na przykład chciałem pokazać płytkę, na której się uczyłem przynajmniej korzystania z Cube'a i która była obecna, ma miejsce trochę sporo w Konarze i z której korzystaliśmy na potrzeby warsztatu. O, tu zobaczcie, jednym kliknięciem otworzyłem sobie dokumentację z tej płytki. To tak tylko jako przykład. Gdy była mi potrzebna. I zawartość samego Cube'a, poza kwestią jakiejś przykładowej ceny, w markecie i tak dalej, gdzieś powinny być też dokładnie podpiska na peryferię. Ale dobra, to na razie nie. Na razie wrócę do tego, co chciałem powiedzieć. Chciałem znaleźć układ, o którym mówiłem podczas prezentacji. Czy jestem w typach? To jest ten port selector, że tutaj będę. F103 i to był R8. Tu mam rozpisane te, które odpowiadają mojemu wyszukaniu. W tym przypadku musi mi się to zgadzać z tym mikrokontrolerem, który pokazywałem. F103, R8, T6. Tu sobie robimy reference. O, to są TX. Ten będzie odpowiadał temu, czego szukam. Tutaj krótki opis tego mikrokontrolera. Dobrze, to będzie ten. Otworzę jeszcze raz projekt, bo tak naprawdę włączy mi się to samo, co jest teraz w tle, ale nic nie szkodzi.
Sekundka ustawienia. Dobra, jestem już tu na egzaminie. Tak jak mówiłem, po załadowaniu wybrani płytki, który mi przekontrolowała sorki, pojawił mi się od razu cały chip widoczny z pełnym pinoutem do edycji. Ja już wiem, że pin PA5, czyli ten, który chciałem zaprogramować, czy skonfigurować, jest tu na dole chipu. To jest nóżka numer 21 zapisana. PA5 defaultowa nazwa jest w RSS-state. Tutaj klikając na nią lewym, mogę wybrać na przykład, aby to był w moim przypadku, tak jak chciałem, GPIO output. Dodam sobie jakąś labelkę. Tutaj mogę dodawać sobie customowe nazwy tak naprawdę na piny, więc nie wiem, co to będzie pin LED, powiedzmy. Pozwoli mi to dzięki temu korzystać z nazwy LED, makra LED wewnątrz mojego programu, aby odwoływać się dokładnie tego pinu. Jeden potem wywołać PA5, potem mogę wywołać LED. To będzie się wywołało do tej nazwy. I teraz, aby przejść do konfiguracji pełnej, bo teraz to jest tylko po prostu output, defaultowo stały się no pull up, no pull down, na push pull. Ale mogę wejść tutaj w system core, GPIO. Wyświetla mi się skonfigurowany pin 5. I schodzę troszkę niżej. Zobaczcie, tak output low. Output level, to jest aktualny stan. Mode. My chcieliśmy open chain. Kwestii tego ustawienia konkretnie chcieliśmy no pool. Tutaj no pool, no pool tam. High, no i user level jest jako level. I to była też pełna konfiguracja, która była wykonana wcześniej. Prezentacji tutaj albo bibliotekami, albo rejestrami, czyli wpisanie tego pinu jako outputu, open drain, no pool, high speed. Tutaj, jak mówiłem, wykonane jest to całkiem przyjemnie. W menu graficznym pozwala na podgląd tego, które piny są jakie, naprawdę. Przydaje się to też, jakbyśmy chcieli potem odwołać do danych pinów, coś naprawiając, coś lutując przy samym robocie. Mogę powiedzieć z doświadczenia. Dużo lepiej się to robi, widząc ten obraz mikrokontrolera i obraz pinoutu. Troszkę chyba nie zaskakowała. To było chyba tyle z konfiguracji. Przechodząc potem, tak jak mówiłem, całkiem przyjemna rzecz, można wejść od razu w edytor. Tworzymy sobie obok okienko. Teraz zademonstruję tylko jako przykład. Jak mówiłem, chciałbym o tym kiedyś zrobić taką krótszą też seminarkę, jak wygląda pełna konfiguracja tym oraz dokładnie co można ustawić oraz jak potem wygląda pisanie kodu w tym, ale tu tylko skompiluję tę konfigurację, aby się wpisała do template'a kodu. Ok, to się otworzy maila. Main of example block. Tak wygląda przykładowo wygenerowany main przez tego stemcube'a. Tu zamknę egzamplu, mam egzamplu 2. On nam tutaj, widzicie, dzieli już od razu na biblioteki, nasz kod oraz na jakieś nagłówkowe źródłowe. Tu są te, które podłączył, czyli już biblioteka Flowska i dodatkowe interrupty. Główny main wygląda tak. Można by się na tym trochę bardziej rozwodzić, ale ogólnie, jak widzicie, program sam generuje ten kod i pozwala na wygodną tak naprawdę rekonfigurację, czyli powrót do tych ustawień, zmianę czegoś i ponowne wygenerowanie tych podstawowych parametrów całej konfiguracji pinów bez niszczenia naszego kodu. Ale wymaga to od nas przy programowaniu trzymania się, jak widzicie, tych sztywnych barier pod tytułem user code begin here, user code end here. Kwestia tego, czy tu wklejamy include, czy tu wklejamy jakieś inne zmienne, to już inna sprawa. Jednak ważne jest to, aby trzymać się w tych ramach code begin, code end, ponieważ
sam cube, nie będzie nam wtedy napisał naszego kodu przy rekonfiguracji przykładowo pinów i ponownym generowaniu tych plików. Tak było wszystko. Kwestia tego, jak się pracuje z kibem, to tak jak mówię, chciałbym kiedyś o tym powiedzieć jeszcze może. A tu już chyba nic więcej poza zdjęciami. Tylko takie krótkie podsumowanie właśnie, że to, o czym mówiłem wcześniej, że STM jest całkiem przyjazny, jak się pracuje z kibem i jak się z tego korzystać. Oferuje trochę więcej możliwości niż Atmega. Jest też postrzegany jako bardziej profesjonalny często. Co w sumie nie dziwi. Ale jeśli chodzi o Atmegę, moim zdaniem też mają dużo plusów. Tak jak wspominałem wcześniej, pełne community, pełno gotowych projektów, które można coś zaczerpnąć, część kodu, część schematów. No i ten najważniejszy fakt, że Atmega ma też obudowę z THT, które można całkiem łatwo gdzieś zaprototypować. Nie wydaje mi się, żeby stemki były w THT, ale też możemy je poprawić. I to by było wszystko. Dziękuję bardzo za dzisiaj, że mnie wysłuchaliście troszkę monotonnej opowieści o STM-kach.